Firma Lenovo coraz odważniej wkracza do świata topowych smartfonów. Model P2 to urządzenie, które z pewnością docenią wyjątkowo aktywni użytkownicy, którzy w ciągu jednego dnia potrafią rozładować nawet najbardziej pojemne baterie. W przypadku tego modelu może to być jednak niezwykle trudne zadanie. Lenovo P2 to solidny smartfon, którego obudowę wykonano z aluminium. Wszystkie jej elementy zostały dokładnie spasowane. Ozdobą krawędzi są tutaj wyraziste szlify. Smartfon bardzo dobrze leży w dłoni. Od razu czuć, że mamy do czynienia z topowym wykończeniem. Oprócz typowych elementów, takich jak gniazdo jack czy port micro USB, na smukłej obudowie znajdziemy również specjalny przełącznik awaryjnego trybu oszczędzania energii, a także hybrydowy slot pozwalający zainstalować dwie karty SIM lub jedną w połączeniu z kartą microSD. Do zestawu dołączona jest również ochronna folia oraz przezroczyste etui, które ochronią smartfon przed uszkodzeniami. Ekran o przekątnej 5,5 cala pozwala na komfortowe korzystanie z najróżniejszych multimediów. Jakość obrazu podczas grania w gry i oglądania filmów zapewnia wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD. Warto też dodać, że powierzchnię ekranu pokrywa odporne na zarysowania szkło Corning Gorilla Glass 3. Tym, co wyróżnia smartfon wśród konkurentów, jest niewątpliwie potężna bateria o pojemności aż 5100 mAh. Rozładowanie smartfona w ciągu jednego dnia będzie naprawdę trudne. Bardziej oszczędnym i jedno pełne ładowanie spokojnie wystarczy nawet na kilka dni pracy z urządzeniem. To jednak nie wszystko. Lenovo P2 pracuje z nowoczesną ładowarką Rapid Charge. Zapewnia ona 10 godzin pracy po zaledwie 15 minutach ładowania. Do urządzenia dołączono również specjalną przejściówkę z gniazda USB na microUSB, dzięki której smartfon może posłużyć nam jako powerbank. Wbrew temu, co mogłyby sugerować otwory w obudowie, na pokładzie urządzenia znajduje się tylko jeden głośnik. Znajdziemy go na prawo od gniazda microUSB. Okazuje się jednak, że nawet takie rozwiązanie zapewnia bardzo przyzwoitą jakość dźwięku. Dodatkowo w zestawie z telefonem otrzymujemy słuchawki z mikrofonem. W smartfonie znajdziemy dwa obiektywy. Tylny, wyposażony w autofokus, doświetlającą lampę błyskową LED i 13-megapikselową matrycę, wspierany jest przez tryb inteligentnej kompozycji, dzięki któremu wszystkie parametry zostaną dopasowane do scenerii, w której chcemy wykonać zdjęcie. Z kolei przedni aparat 5 megapikseli z funkcją wygładzenia twarzy i doświetlania ekranem to znakomity sposób na udane selfie. Wydajność i moc Lenovo P2 to zasługa 64-bitowego, 8-rdzeniowego procesora Qualcomm Snapdragon 625, idącego w parze z 4 GB pamięci RAM. To idealne połączenie pozwala cieszyć się znakomitą grafiką w grach, a także płynnością działania podczas pracy wielu aplikacji w tle. Bezpieczne i szybkie odblokowywanie smartfona zapewni wbudowany czytnik linii papilarnych. Chcąc zaoszczędzić baterię w sytuacjach kryzysowych, warto skorzystać ze specjalnego przełącznika, który zmieni nasz smartfon w zwykły telefon, oferujący tylko podstawowe funkcje takie jak kontakty, SMS-y czy kalendarz. Smartfon Lenovo P2 pracuje pod kontrolą systemu Android w wersji Marshmallow. Pomimo nakładki Vibe UI, interfejs prezentuje się bardzo przejrzyście i czysto. Na uwagę zasługuje możliwość personalizacji paska powiadomień, możliwość aktywowania ekranu podwójnym stuknięciem lub aktywowanie trybu jednoręcznego poprzez prosty gest. Wśród dodatkowych aplikacji znalazły się podstawowe narzędzia takie jak rejestrator dźwięku, radio czy kompas. Nie zabrakło też aplikacji ShareIt, pozwalającej przesyłać pliki między urządzeniami oraz przeglądarki UC Browser. Lenovo P2 to solidnie wykonany smartfon będący idealnym przykładem wzorowego stosunku ceny do jakości. Oprócz znakomitej pojemnej baterii, wystarczającej nawet na kilka dni pracy, oferuje duży, jasny wyświetlacz, dobry aparat oraz wsparcie dla dwóch kart SIM. Rozglądając się za porządnym smartfonem, na pewno warto sprawdzić ten model.